Byłem na Orliku i w okienka strzelałem. Musisz. A właśnie, czemu salonowy nie nagrywasz, jak walisz ten gola, co? Nagraj albo poproś chłopaków, żeby cię nagrali. Kiedy ma z pikselem i fyflu. Co, mam dzieci bić? Oszalałeś, salonowy. Ej, powiem wam ogólnie, dzisiaj to miałem nawet bardzo fajny dzień. Pojechaliśmy sobie nad Zalew Zemborzycki z chłopakami we trójkę. Spotkaliśmy się. I tak. No i nad Tamą, nad zalewem, tam jest taka bardzo szeroka, długa droga przez całą Tamę. Są ścieżki rowerowe, jest ruch samochodowy i tak dalej. No, tak rozpędziliśmy się do 60 na godzinę 65 i akurat patrol policji się So, trafił na that was rowerach. like pretty fun. I didn't know you were so into Ale byli tech stuff. wyluzowani, Yeah, nie? you know, thing to I już me. myślałem, że będą jakieś That's cute. mandaty, że nas I zatrzymają i like tak that. dalej. So you A want to set me straight? chłopaki, Eventually. policjanci krzyknęli, Most likely. że no Why? mają power te I hulajki, guess nie? we'll see what it No i takes to tak get it chwilę out się of you. Thank zatrzymaliśmy. you. Ja wiecie, o te przepisy nowe, co mają wprowadzić odnośnie obostrzeń Yeah? You hulajek. gonna show me how to hack a camera? Of course. Pogadaliśmy. Się jednego spytałem, czy się nie chce przejechać, nie? On mówi, że nie, kurwa, stary, nie, bo kamery wszędzie, zaraz mnie ktoś nagra, wiecie jak to jest, nie mogę, jestem w mundurze, z chęcią bym się przejechał. A kolega drugi się odezwał, no to co panowie, to może po służbie, jak będziecie mieli ochotę, to browarka wypijemy czy coś, nie? Wtedy się przejedziecie, nie? Pośmiali się, pośmiali, było wesoło, ale naprawdę pozytywni goście, nie? Ale kurde, naprawdę było pozytywnie. Bardzo rzadko się spotyka właśnie takich wyluzowanych policjantów, żeby się trafili, żeby kija w dupie kurwa nie mieli, żeby od razu, wiecie, nie podchodzili z takim, nie wiem, traktując was jak gorszych kurwa, próbując od razu zastraszyć. Bardzo fajni goście, nie? Nigdy chyba jeszcze tak przyjaznych mi się nie trafiło. Co ten typ odpi... Widzieliście, jak stał na śmietniku? Kurwa, już szedł. Ja pierdzielę. You know, Tiffany, I fan look jest z up. klubu spotyka See się me na stepping boku z out. długopalcem See that Chao. long finger chow on the side. What? Spotyka się z There's no długopalcem Listen, Chao. man. I overheard. Z długopalcem. Ciekawe dlaczego. Musi mieć jakieś niepodważalne atuty. Kurwa. Four finger clap, kurde. Oj, będzie bolało, bo trzy palce to za mało. Mario Gniewko, Rusek Gniewko, człowiek wielu talentów. O, długopalce. Długopalce krótko, no, musi nadrobić. Natura go obdarzyła małym tym fiflokiem, to długie palce musi mieć. I'm sorry. Ale zauważyliście, jak Chińczycy mają problem z wymawianiem R? Don't hurt me. Co to się odjebało przed chwilą? Wyskoczyła! Jadę 100 na godzinę, ta wyskoczyła, teraz mnie prześcignęła. Wjebało mnie w wiatę jakąś. Co to kurde się stało? Pablo 15 mordo, żeby się sądem nie skończyło. No niestety powiem ci tak, Pawełku, to już nie są takie czasy, że jak facet facetowi ma coś do powiedzenia, to po prostu sobie dadzą w mordę, rozejdą się i spuszczą emocje. Teraz kurde, zrobisz komuś cokolwiek, to sprzedadzą cię na psy, będą się sądzić. Niestety ludzie teraz to takie kurwy się zrobiły. Nie można stary spraw rozwiązywać w ten sposób, bo nigdy nie wiesz, na kogo trafisz. Kiedyś było zupełnie inaczej za moich czasów. Dzięki, Fyfluś, 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 Fyfluś. A dlaczego kurwa teraz myszką miałem niby klikać? W pizdu. Dobra. Jezu, jakie to jest głupie. Fyfluj pikselemem. What are Ty you chcesz doing? salonowy, żebym ja The do guy had the pierdla wrong trafił za address. bicie Listen, asked nieletnich. me to make sure the cake is delivered. He's so thoughtful. Podpuszczasz mnie. Way slow. Wyrzuć z samochodu. Wyrzucił. Bez jak bawi jurczy. No, na spokojnie, kochani. Ja ci dam, mój kuzyn jest gruby, jest spoko. Ja też jestem ulańcem. I właśnie to jest najpiękniejsze. Jak jesteś sam ulaną świnią, to możesz innych wyzywać grubasami, kurwa. Masz do tego prawo, bo sam jesteś grubasem. Trzeba mieć do siebie dystans.
Gości, kurde. Ej, ziomek. Gdzie mi kurwa pod murem lejesz? Nauczysz się, że się nieszczy na moją klatkę schodową, ty prostaku. I to jakiś farfot zbliały, pieprzony turysta. No, nauczył się. A nie się odlewa, kurde. No, daliśmy radę, fyfluś. Udało się.